Kolegów, koleżanki serdecznie. O, kolejny oblot. Jesteśmy po piątym locie. No dziś mówię, no tego śniegu troszeczkę tu naleciało. Jest dosyć dużo go. Ale tak mówię, przypuszczaliśmy. Wczorajszy ten lot był troszeczkę skrócony ze względu na to, bo ten śnieg, który teraz tutaj później wieczorkiem padał, to był wczoraj w Lęborku, bo to praktycznie bez wiatru i to strasznie nadpadało. Czyli no mieliśmy troszeczkę szczęścia, że nie jechaliśmy z nimi, bo mogło to być różnie. Jeżeli by dostały tak mocny śnieg, on jest ciężki, bo to nie ma mrozu, to jest praktycznie chyba w tej chwili 0 stopni. Tak, tam 0,7 minus, czyli no mówię, no nie ma, to jeszcze jest z rana, teraz ta temperatura się na pewno podniesie i wczoraj ten śnieg, mówię, padał bardzo mocny, gęsty, taki ciężki śnieg. Następny lot, no mówię, planujemy w niedzielę, czyli zapraszam do oglądania, chętnych kibiców zapraszam, zawsze zrobimy jakąś kawkę czy herbatę. Lot finałowy praktycznie planowany będzie gdzieś za 4 tygodnie, czyli jeszcze 4 loty gołębie będą miały. Lot treningowy, mówię, lot ostatni, ten konkursowy, zrobimy typowo już taki zakończeniowym grillem. Ze wszystkim to wszystkich chętnych zapraszam. Już teraz to mówię, żeby sobie zaplanować mniej więcej, no, 4 niedziele. I się spotykamy. Mam nadzieję, że mówię, no, zrobimy tak, żeby ta pogoda była ładna. Zobaczymy, jak one sobie będą radziły w siadaniu na dach w tym śniegu. Ale one, mówię, są przyzwyczajone do tego. Oho, oho. One. No. Nigdy go tyle nie było. Ale muszą wszystko poznać. O, nie chodzą. Chodź, 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 chodź! Gwizdek. Gdzie jest ten drugi pies, żeby tam ich nie spłoszył? Sol! O, tu jest. Tu jest ten obóz. Chodź tu, Sol. Sol, chodź tu. Chodź tu. O, jak się... Prawie jakby się kąpały. No i taka krótka wzmianka na temat tego ostatniego lotu, co była, no, tak, bo chciałem wam pokazać, jak one sobie w takim śniegu latają. Niektórzy nie puszczają gołębi, czyli im brakuje tych emocji związanych nawet z oblotem. Dlatego to robię dla was. Dobry lot. Zapraszam. Maciej Wójcik. O, one się normalnie kąpią. Śnieg. A wy głodne nie jesteście? Ej. Jeszcze raz dobry lot. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
Witam wszystkich serdecznie. Dziś szósty lot konkursowy. Sceneria całkiem inna. Godzina 8:30. Zaraz zaczniemy koszowanie tych gołębi. Przewidziany start 10:45. No, pogoda nie jest zbyt optymistyczna. Co chwilę tak popaduje, a jest jeszcze praktycznie chyba minus 1. Ale za chwilę będzie wszystko na plusie. Start mniej więcej, mówię, 10:45, odległość w granicach 35 km. Zrobimy to gdzieś w granicach Wierzchucina, Białej Góry, o tam gdzieś to puścimy te gołębie. Mam nadzieję, że sobie w takiej szarudze dadzą też radę. Mówię, pogoda się zmieniła w przeciągu praktycznie 2 dni. No, tu było śniegu pełno, dzisiaj widać praktycznie prawie zieloną trawę. Do usłyszenia. Tam dojechaliśmy. Praktycznie pogoda bezwieczna, szaro, buro, nieprzyjemnie. 10:30. Startujemy. Mam nadzieję, że ten lot będzie dla nich udany. Wracamy do domu. Jak zwykle udało mi się przyjechać przed gołębiami, ale w razie czego był dzisiaj tu. Proszę, Marcin mówi, by mi nagrał, jakby gołębie były prędzej, ale no niestety, znowu będziemy na nie czekać. A akurat się pojawiły, chyba znowu całą grupą, choć może nie, ale wszystkich chyba nie ma. Która to jest godzina? 11:11. O, no to... Zaraz zobaczymy. Jeden jakby tak szedł, nie? Jeden szedł osobno, ale go dogoniły przy krążeniu. Cześć, ja się tutaj jeszcze one tam... To obcy jakiś chyba był. Chodź! O, i jest następny, po chwili doleciał, czyli o, i następny, czyli praktycznie, ale też nie chcą wchodzić, bo są mokre, dzisiaj wilgotne. Później przyleciał, no, później przyleciał, ale no takie, mówię, są reguły, no te nie chcą wchodzić, mówię, są wilgotne, mokre, teraz chcą się parować, dzisiaj praktycznie wiosenna pogoda w tej chwili. No, ale dobrze, że to tak się skończyło. No, 0 stopni. Zero, tak? No, okej. Okay. Praktycznie co chwilę jakiś dochodzi, ale jeszcze nie ma 5 gołębi. Miejmy nadzieję, że dolecą. Ale to mówię, to wszystko zależy od tego, co tam się po drodze stało. Że tak rozbite przyszły, ale no, miejmy nadzieję, że ta piątka jeszcze dojdzie.